jest epitafium, to jest w sumie nic ciekawego. To jest ten murzyn. Co mówisz? Nie, to jest Czech Króli. Ale to jest z XVI wieku i to jest pierwsza widokówka Bayreuth. To tu? Czyli tutaj się jak przechodzimy, często zastanawiamy się, co jest co i jak to mogło być, czy jest jesień, czy wiosna. Czyli jest tu mur, ten tak zwany kościół, co byliśmy? Jest wieża kościelna, jest już w każdym razie. Jest to później niż 1590 załóżmy rok. Ale wieże kościoła są, tego są podwójne. Czyli to już musiało być tak. 1590. Ale tu już jest zambona. Tu jest, bo to było budowane jako kościół katolicki. Tu jest. A teraz powiem wam coś. Tajemnicę wielką. Otóż w tym kościele brała ślub królowa Polski. Królowa Polski, która? Tak, królowa Polski. Jadwiga? Nazywa się nie. Królowa Polski, która była królową Polski tytularną. Jaką? Tytularną. Ona nigdy nie była w Polsce, bo była ewangeliczką, a w Polsce był katolicyzm i warunkiem tego, żeby została koronowana a królową w Polsce, było to, że przeszła na wiarę katolicką. Ona tego nie zrobiła, a to żona była Augusta Mocnego. Krystiana Eberhardyna. Ona mieszkała tutaj, urodziła się w Bayreuth, Hohenzollernówna, czyli z rodu Hohenzollern. I nie przyjechała nigdy do Polski. A że August Mocny był hulaką wielkim, to z kilka tam miesięcy po ślubie wyjechał i było tu bardzo rzadko. A ona potem wyjechała do Preczu nad Elbą, koło Dreznem tam i tam dokonała życia. Odebrano jej syna po krótkich miesiącach, tego Augusta III, który był przychodem królem Polski. A czemu do Polski, tak? Tak, wzięli do Polski. Augusta była wychowana przez matkę Augusta. Znaczy przez... Czyli na grobna, proszę? Przez babkę, tak? Przez babkę, ze strony ojca. Syn nie przyjechał, ani mąż, ani syn na jej pogrzeb nie przyjechali. Jakkolwiek obaj żyli, nie przyjechali. Czyli umarła samotnie, podobno była bardzo piękna. Ile miała lat? Długo żyła? Nie dużo, 52 lata. Ojej. Chyba ona. Ja też się nie miała. Dobrze pamiętam. Nie miała. Ale okazywała się bardzo społecznie. Ona domy dziecka budowała, kupiła hutę szkła i z zysków tej huty szkła tam fundowała różne rzeczy, także była dość aktywna. Ale nikt nie wyszła drugi raz na obrzeż, to nie mogła, bo była żoną. No tak. To znaczy tu brała ślub z Augustem Mocnym, a potem tego syna wychowywała babka. Babka, tak. I ten król, ten syn to był? August III. Trzeci. August III, też polski król. Czyli teraz wychodzimy jak gdyby z drugiej strony. A to, tutaj te postacie, które są, to jest takie, taka trochę współczesna, no właśnie, architektura. I teraz zobaczmy. Przepiękny ten plac jest. Jak? Gruźlik? Na te maciuki taki? No śliczny jest, no. Czemu gruźlik? To jest ciekawoszka, tak to nazwali. Taka ciekawostka bajerocka, bo o, co się taki mówi? Ksiądz ewangelicki, który kasa była pusta i chciał tę kasę troszeczkę podbudować, myślał, że w Bayreuth mogą się brać ślub tylko prawdziwi Bayreuthczycy, którzy mieszkają w Bayreuth. No oczywiście strach padł na okoliczne wioski miasta, ale on powiedział dobrze, ale jeśli ktoś przenocuje dwie noce w Bayreuth, to będzie Bayreuthczykiem, będzie mógł wziąć ślub. Ja mówię, no jak, ale przenocować to w gospodach bardzo drogo. On mówi, nie, ja mam taki domeczek, właśnie ten, co się przenocuje dwie noce i się może wziąć ślub. Oczywiście brał za to pieniądze i w ten sposób podbudował. No tak, ale z czego wyszło gruźlik? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Mówi się Schwindzucht. Schwindzucht to jest gruźlica. Aha. Schwindzuchthäuschen. Schwinden to jest, bo to po niemiecku nie jest gruźlica, tylko zanik płuc. Aha, może wtedy czyli jakaś taka... Schwinden to jest zanik, czyli może zanik to w sensie tym, że tak się skurczył albo... Taki malutki, że coś zanika może, no. Ale tutaj taki niby hotelik, ale tutaj ktoś prywatnie tak, chyba tak, mieszka. Teraz tak. Studenci?
No właśnie. Właśnie na Mazurach, jak pyta, ile osób na tym jachcie, ja mówię zawsze 6 osób i 10 studentów. Aha, no tak. Albo 10 studentów. A tutaj jest też jakiś chyba budynek urzędniczy. Drzewo wysadzić, bo szkoła takie mało uprawne, ale wszyscy nie chcą, że ten obiesek i ziemniaki, nie? I ksiądz padł z nikiem na świetny pomysł, żeby...